To mój pociąg. Wagon numer 17. 10, 11. Jest 17, miejsce 5B. Jestem już w pociągu na swoim miejscu. To jest klasa ekonomiczna, ale wygląda jak premium w naszych samolotach. Cześć, dzień dobry. Jestem w Busan w Korei. Jechałem pociągiem pośpiesznym, ekspresem właściwie. 3 godziny z groszami i no zazdrościć po prostu takiej punktualności. Co do minuty był na nim. W hotelu mogę zameldować się dopiero o 16, a jest godzina 13, mam 3 godziny. Ja się zastanawiam, czy ten bagaż z tyłu na moich plecach nie będzie przeszkadzał w ważeniu. Więc może najpierw pojadę do hotelu, zostawię bagaż i ruszę w miasto. 3 godziny to jednak trochę jest. Na pierwszy rzut oka widać, że miasto nowoczesne, przynajmniej w tym miejscu, gdzie jestem. I wieje strasznie, jak nad morzem, może dlatego, że to jest miasto nadmorskie. Filmuję z wysokości około 4,5 metra. A one są otębiały, na przykład wielki. On jest wielkości jak naszych 8 karpi, takich średnich. Olbrzymy. Niedaleko stąd stoi automat, gdzie można kupić karmę dla ryb i karmić je tutaj z pomostu. Proszę, żółw nawet do nas płynie. Widać, że Koreańczycy bardzo dbają o to miejsce. A nie wspomniałem, gdzie jesteśmy. To jest Citizen Park. Bardzo dbają. Trochę do przesady w niektórych miejscach jest dla mnie, bo jeżeli chce się w jednym miejscu stosunkowo niewielkim skumulować wszystko, co tylko można, czyli trochę plaży, trochę stawu, fontanny, pomosty, staw z rybami. I tam jeszcze jest, nie wiem, co to było, boisko albo kort, już tam nie szedłem. No to trochę jest ciężko, żeby to wszystko do siebie dopasować. Przepraszam bardzo za wszystko, co powiedziałem wcześniej na temat tego parku. On nie jest taki mały, tylko no, za pagórkami skryły się inne części tego parku i tematyczne są te części. Przykładowo tutaj, proszę bardzo, cały ogród hortensji kwitnących. Aż tam się ciągnie. Tutaj tunel zrobiony z pergoli, na których rośnie winobluszcz. Tak, winobluszcz. Wcześniej byłem w labiryncie zrobionym z krzewów. Także no nie jest taki monotematyczny ten park. Faktycznie jest większy niż myślałem. Ponoć to jest największy food street w Busanie. Busan. Przeszedłem już 500 metrów i końca nie widać. Ale fajnie, bo można tutaj sfilmować od razu, jak się robi te przysmaki. Szczególnie tam, gdzie są kolejki, to wiadomo, że jest to robione na bieżąco i wtedy widzimy cały proces tworzenia tych przysmaków. Tu pan robił właśnie specjalnie dla mnie placek japoński, okonomiyaki, kapusta. Owoce morza i standardowy placek jest z bekonem, ale poprosiłem bez. O, jajo do tego. Spicy.
sos ostry, spicy. Taki lubię. What's that? Kasobushi. Tuna, tuna. A tuna? Tuna. It's cheese? No cheese. Snack. Okay. Nie wiem co to jest, ale wiem. Thank you. Tutaj podają przysmak, o którym już słyszałem. To jest takie ciasto, coś jak na racuchy. Nadziewane nasionami słoneczniku, orzechów. I kolejka jest za tym. Spróbuję się tam wykłaść i pokazać wam, na czym polega robienie tego. Najpierw smażone są takie białe placki. Może najpierw tutaj. Pani bierze, kręci takie kluski. Coś do nich sypuje. Pachnie to cynamonem. Ląduje to później tu. Podsmaża się wstępnie. Trafia później na głęboki olej. Pan to formuje w takie placki. Smaży z obu stron. Tutaj mamy już gotowe placki, które trafiają ostatecznie do w to miejsce i są nadziewane różnymi ziarnami, orzechami, słonecznikiem. Dynia, widzę, jest tutaj. Jeszcze coś można dodać. Ser chyba. What is name this cake? Hot dog. I tak nie powtórzę. Hot dog. Okay. Dege. Chyba się skuszę. Kolejne pyszności. To wygląda jak sushi, tylko nie pokrojone i w środku ma inne dodatki. Thank you. Pierożki. Widziałem, że wcześniej na straganie były do wyboru z mięsem i bezmięsne. To nie wiem, nie mam pojęcia, co to jest to białe. Tutaj to samo. O, tu jest jakieś ciasta się biegą. Hello. Co to jest? Korean pancake. Yes. Pizza koreańska. It's veggie. Veggie. No meat. Szkoda, że już jadłem. Ciekawie to wygląda. O, myk. Korean pizza. Hello. Słuchajcie, chodzę tak po tym Busan i no to jest tak fajnie klimatycznie. Budynki są niższe, węższe ulice, właściwie ulice są jak deptaki, no bardzo klimatycznie. I kurde, żałuję, że na duże nie zabukowałem sobie tutaj hotelu. Bardzo klimatycznie. Słuchajcie, jak się będziecie wybrać do Korei na taki okres niedługi, a chcielibyście zobaczyć i Seul, i Busan, to proponuję podzielić te dni na pół. Pół tu, pół tu.
예, 그래도 다행히 무슨 의미가 있어서 좀 맛있어요. 네, 사진도 찍고 저기 시유 같은 데 가면 있어요. 산책을 살아요. 친구도 모르고 모르겠는데 사진 찍고 드세요. 시원하. 네, 이쪽은 딸기맛 망고맛. Jestem w nowym miejscu. Miejsce to nazywa się Ganchong Cultural Village. Nazwa taka... Głośno będzie. Nazwa taka trochę z koreańskiego, czyli Gauchong, i trochę z angielskiego, czyli Cultural Village. No, mniej więcej oznacza to wioskę związaną z kulturą. Historia tego miejsca jest bardzo ciekawa, bo parę dziesiątek lat temu, gdy wybuchła wojna koreańska, to w to miejsce udało się wielu uciekinierów związanych z wojną. To miejsce było bardzo zaniedbane, no i trudne do życia. Wojna się skończyła i włodarze miasta postanowili zrobić coś, żeby to miasto ożyło, żeby nie wyludniło się. I robili wszystko, żeby zaprosić tutaj ludzi kultury. Kultury i sztuki, głównie sztuki takiej związanej z muralami, z folklorem, z rękodziełem, i udało im się to. W tej chwili to miasteczko jest no, bardzo ciekawe i takie trochę inne od miejscowości, w których wcześniej byłem. Nazywane jest też koreańskim Santorini. Pod lasem są budynki, które są w kolorze błękitnym, takim właśnie jak budynki Santorini. No i stąd ta nazwa koreańskie Santorini. Wszedłem w jakąś uliczkę, nie wiem gdzie mnie zaprowadzi. Bo jak tu fajnie wieje wiatr, przeciąg jest. Gorąco jest niemiłosiernie. Co? Mur? Na końcu ulicy? No trochę źle się filmuje jedną ręką, a drugą karnikaczki. Nie ma. Słuchajcie, trafiłem do bardzo dziwnego miejsca. Sami zresztą ocencie. W niektórych miejscach śmieszne, innych ładne. Czasami trochę creepy, jak to się mówi. Można tu pokarmić kaczki, przyjść z dziećmi. Miejsce dla dzieci idealne. Są dwa domki z ogrodem. Pokój z kredkami. Tak, i zmieści się to człowieka. Jak słychać, nie wszystkim dzieciom się podoba. O, jak w tunelu trzecim. Bye. Żegnamy się z Busan. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trip taki dość szybki, nawet bardzo szybki i krótki. Ja jestem już przed główną stacją kolejową Busan. Za godzinę mam pociąg do Seulu.
podróż będzie trwała 3 godziny, bo to jest ten szybki pociąg. Widzimy się w Seulu. Cześć.